Teraz postrzelamy sobie na Black Opsie, a ja powiem, co sądzę o tym padzie. Jeśli chodzi o... Na maksa. No widzicie? To tak jakbym, kurczę... Tak jakby sąsiad wiertarą z udarem startował maksymalnie, bo i tak ten target assist wam złapie tego przeciwnika i łatwiej od 8, od 19, od 26 ustawiam. Ale no, chcemy, żeby to był trójkąt, to wciskamy trójkąt. Chcemy, żeby to był na przykład kwadrat, to wciskamy sobie kwadrat. I tak każdy tutaj możemy sobie następnie dodajemy sobie jakieś tam, nie wiem, strzałkę można? Można strzałkę, tak? Czas na przykład długi. I całą taką można sobie sekwencję tutaj klawiszy i te profile możemy sobie tutaj pobrać. Producent wybrał takie. Wybieramy sobie FPS. Czekajcie, odnotowane najwyżej. Lub oceniane. Tu wybieramy sobie profil w zależności do jakiej gry. O, tu mamy 130. Łap w górę dostał, możemy sobie tutaj ściągnąć. Chociaż nie, można było na drukarce zrobić te dźwigienki od triggerów, ale nie sądzę, żeby ta dźwigienka od triggerów... Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale przetestujemy pada od firmy Nacon. Jest to drugi prezent, jaki dostałem tutaj na imieniny. O, właśnie dzisiaj są moje imieniny. Jak chcecie, to złóżcie mi życzenia. Ja żartuję. Jeszcze jeden taki fajny prezent dostanę związany z retro sprzętem, ale to pod koniec tygodnia. No, duża paka będzie, dużo, trochę fajnych rzeczy będzie z tymi związanymi z starymi komputerami. Co do następnego materiału, no, ten z głosowania jeszcze nie będzie ten materiał, ponieważ obiecałem trzem widzom, już dosyć długo czekają na, jeden z widzów czeka na porównanie dwóch kart Rivy TNT 2 i TNT 1 oraz... A następny też z widzów prosił mnie o zagranie tej FIFA 98. Nawet przygotowałem dla Ciebie coś lepszego. Jeszcze starszą FIFA. 4 godziny walczyłem z komputerem, był problem z dźwiękiem. I no, starsza FIFA niż 98 będzie, nie zdradzę jaka. I trzecim materiałem było, też ktoś mnie prosił o... No, nawet pod ostatnim filmem pisał, miało być to teraz zrobione. O, to wybacz, ale już będzie w następnym. Te trzy materiały już obiecuję Wam. Tak, dużo obiecuję, mało robię. Materiał związany z w jaki sposób tutaj podzielić partycję na starym komputerze, tak żeby mieć kilka Windowsów, czy to 9.8, 9.5. Dobra, bierzemy się tutaj za przetestowanie tego naszego pada. Na początek, no, to może być, będzie taki mały poradnik dla Was. Najlepiej jest odwiedzić stronę producenta. Wchodzimy tutaj w wsparcie, szukamy naszego pada. Gdzie jest nasz pad? O, dobra. O, ja mam tego pada. To jest wersja ta pierwsza. No, kupiłem wersję pierwszą, bo to jest wersja pierwsza, to jest dla tych bardziej ubogich. No to ja sobie wziąłem. To jest wersja V2 dla bogatych. No na tą to mnie nie stać. Mones Pro. Ściągamy tutaj aplikację. W zależności, którego tej pada mamy. Jedyna aplikacja się nam już tutaj ściągnie. O, zaraz Wam pokażę. Wchodzimy tu i odpalamy naszą aplikację. Co ta aplikacja daje? Teraz Wam pokażę takie mniej istotne rzeczy, a później pokażę Wam, jak tutaj konfigurować tego pada. Powiem Wam tak, że pad jest dosyć dobrze zrobiony. Zresztą będziecie widzieć, ten pad będzie przeze mnie tutaj rozkręcany, tu wszystkie części, a zresztą w dalszej części materiału podczas grania tych Black Opsa pokażę Wam i omówię Wam ten, czy kupiłbym tego pada, czy nie, ale na razie zajmijmy się tutaj ustawieniami, bo ten materiał trochę wyjdzie nie tak jak powinien. Tu w tych ustawieniach takich ogólnych mamy do dyspozycji zmianę natężenia tutaj światła wokół tego prawego analoga, zresztą jak widzicie tutaj na załączonym czy obrazku, w zależności co ustawię widok tej kamery. Możemy sobie włączyć miganie, szybkie, wolne, w zależności jak chcemy. W tym miejscu mamy możliwość zaktualizowania naszego oprogramowania pada. Dosyć fajna rzecz, tutaj jeszcze jest tutaj z ustawieniem jak to można powiedzieć, natężenia lub mocy wibrowania pada. To jest fajna sprawa. Możemy sobie
zmniejszyć. O, wciśniemy testuj. Delikatnie możemy sobie ustawić, tak? Fajna sprawa, ponieważ jak ktoś tam gra na wibracji, to możemy sobie tak ustawić, żeby naszych domowników obudził. Popatrzcie, jak ustawię tutaj na maksa. No, widzicie? To tak jakbym, kurczę, tak jakby sąsiad wiertarą z udarem próbował się dostać tutaj do naszej łazienki albo naszego tutaj domu. To jest ten silnik, który ma tą mniejszą masę. Fajna sprawa. Powiem wam, że w nocy grajcie, żeby nie denerwować naszych domowników. To można sobie ustawić w zależności jak nam pasuje. Teraz tak, przechodzimy do ustawień. No, zaczniemy tutaj od ustawień, jak to się można mówić, martwą strefę tutaj mamy. W zależności, to jest dobra sprawa. I powiem wam tak, że w przypadku, gdy te mechanizmy, no mechanizmy długo nie wytrzymują, pojawia się tak, że ten nasz pad sam skręca lub się dzieją różne rzeczy, to można sobie zwiększyć taką martwą strefę, tak żeby ten pad nasz nie skręca. Ale to też jest przydatne, gdy gramy w FPS-y. Trzeba sobie tutaj popróbować z ustawieniami. Ja na takiej strefie gram, no, na jedynce. Co do ustawienia, to jest krzywa reakcji. W zależności jak przykładowo leciutko wychylimy naszą gałkę, to ustawimy tak, żeby lekkie wychylenie powodowało od razu skręt. Później jest trochę lżej, ale najlepsze takie ustawienie jak ja tutaj grałem, to jest coś takiego. Najbardziej takie optymalne, żeby ta linia była prosta. W przypadku, gdy tam gracie snajperkami, to lepiej, żeby ten pierwszy strzał był szybki, a później, żeby było to delikatne. No i dużo też zależy, jaki to jest zbudowany w grę aim assist, tak? Tutaj mówimy o padach, mówimy tutaj o PlayStation 4, tak? Nie mówię tutaj o PC-tach, ale w zależności od aim assist można sobie tutaj regulować. Na przykład w Black Opsie, trójce, ten target to mocno najeżdża, mocno łapot, nawet można było ten górną tą linię dać, żeby ona tutaj startowała maksymalnie, bo i tak ten target assist wam złapie tego przeciwnika i łatwiej jest trafić. Ale też według uznania trzeba trochę potrenować. Gdy nie chcecie się bawić w te ustawienia, to jeszcze wam powiem o tych spustach i zaraz wam powiem jedną fajną rzecz, bo takie profile można sobie ściągnąć tutaj ze strony producenta, zaraz wam pokażę. Mamy naszą, jak ma brać nasz trigger. O, chodzi tutaj o od 10% ma nabrać, od 8, od 19, od 26 ustawiam, ale najlepiej tutaj w tym miejscu, żeby to od razu z pierwszego tutaj strzała trigger brał. Też może się zdarzyć, że nasz rezystor w środku, tak, tu jest w środku na rezystorach zrobiony tutaj cały ten trigger, podpięty jest taką dźwigienką, też będziecie to widzieć w dolnym, czy albo w prawym górnym rogu, albo w lewym dolnym rogu, nie wiem gdzie wam to ustawię. I gdy może być tak, że się ten rezystor trochę popsuje, można sobie to zmienić w zależności jakby nam się tutaj ten rezystor już zaczyna psuć, to też fajna sprawa jest, można sobie nie wymieniać rezystora, ale ustawić, podregulować. Tutaj końcówkę to sobie zmniejszyłem, żeby od razu do 50% i było maksymalne tutaj wciśnięcie. To do gier FPS, bo przykładowo tam jakiś tam Need for Speedów i innych, to można sobie pozmieniać tak, żeby ten większy był tutaj, większy zakres. Teraz przejdziemy do mapowania. Mapowanie, powiem wam, jest bardzo proste. Jeszcze tutaj mamy makra do wykorzystania. Zaraz wam pokażę, co to jest za wynalazek. No, mamy przykładowo przycisk M1. Chcemy, żeby to był na przykład X, no to wciskamy sobie X. Chcemy, żeby to był trójkąt, to wciskamy trójkąt. Chcemy, żeby to był na przykład kwadrat, to wciskamy sobie kwadrat. I tak każdy tutaj możemy sobie dowolnie przeprogramować. Fajna sprawa jest tutaj, możemy sobie zmienić strzałki na przykład na X-a, strzałka do góry na przykład kółko. Fajna sprawa, bo trzymając tutaj pada, można tak szybko sobie tutaj
ale to już tak nie jest potrzebne, ponieważ mamy tutaj klawisze pod spodem, pod padem. Ale też fajna sprawa do gier, no bijatyk różnego rodzaju, można sobie tutaj fajnie tego pada skonfigurować. Teraz przechodzimy, co te marka. Marka są to takie, jak to można powiedzieć, sekwencje wciśnięć klawisza, tak? Możemy sobie tak ustawić. Ja chcę na przykład, żeby tutaj mi się wcisnął teraz po kółku, żeby był X. Odstęp między następnym wciśnięciem klawisza damy średni, dodajemy. I następny klawisz będzie na przykład kółko. Czas za kółkiem ma być krótki. Następnie dodajemy sobie jakieś tam, nie wiem, strzałkę można? Można strzałkę, tak? Czas na przykład długi. I całe taką można sobie sekwencję tutaj klawiszy ustawić. I zapisujemy tą sekwencję. Mamy pod makro 1. Przechodzimy teraz do mapowania i teraz włączymy sobie makro i przypiszemy sobie do tego klawisza, tak? No to bierzemy. Teraz nie pamiętam, jak to było makro. Chyba jedynka. No dobra, zapiszemy pod jedynko. No się pomylił. No, pod jedynką mamy taką sekwencję. To jest przydatne w grach, w których chcemy wykorzystać jakieś, można powiedzieć, combo, tak? Czyli chodzi tutaj o gry, o Mortal Kombat, różnego rodzaju te gry, gdzie wykorzystane są różnego rodzaju komba. Powtórzyłem się znowu. Teraz tak, jeżeli nie macie ochoty bawić się tutaj w ustawienia, bo no chcecie od razu tego pada wziąć i grać, jest fajna sprawa tutaj. Przechodzimy na... Mamy profile, tak? Możemy profile tutaj pobrać. Teraz pokażę. Pobierz profile. I te profile możemy sobie tutaj pobrać. Producent wybrał takie najczęściej używane profile, które według niego są najlepsze. I taki, dzięki temu nie musimy męczyć się tutaj z ustawieniami drążka, kombinowania, bo niektórzy tylko chcą tego pada wziąć i grać. I wybieramy sobie przykładowo profil na FPS, tak? Tu jest jakiś pro na najwyższym, co to jest. Tak, i macie, zobaczycie, tutaj wszystko tutaj ustawione jest. Spusty, no spusty standardowo pod FPS-y. Tutaj tak, makro nie ma. Mapowanie. No tylko to mapowanie tak jest. Ja bym pokazał, jak ja bym ustawił. No można tutaj. Na moich profilach. A na profilach. Na profilach od Nakona nie można tego robić. Dlaczego nie można? No najwyraźniej nie można. Ale to nic nie przeszkadza w tym, ponieważ tych profili jest trochę do pobrania, można sobie ustawić, ale jeżeli chcecie z możliwością tej przestawiania, to mamy tak na stronie producenta. Wybieramy sobie FPS. Czekajcie, odnotowane najwyżej lub oceniane. Tu wybieramy sobie profil w zależności do jakiej gry. O, tu mamy 130 łap w górę dostał, możemy sobie tutaj ściągnąć. Ale tutaj ten profil akurat nie będzie tutaj dla mojego pada, bo jest to na wersja, widzicie, to jest dwójeczka. Jak zakończone te dwójeczko, to jest na drugą wersję pada. Czyli ja nie mogę tego ściągnąć. Tu potrzebuje jest trochę tych. Musicie zwrócić uwagę, w zależności jakiego macie tutaj pada. Wyjdzie na to, że nic nie będę mógł ściągnąć. No. Nie, jest chyba tutaj. Na Black Opsa 3. O, widziałem, że na Black Opsa 3 jest coś. Do mojej wersji tutaj padam. No, gdy już ściągniemy ten nasz plik, wkładamy go tutaj do folderu Nacon. O, i w te miejsce sobie tutaj wrzucamy. I teraz, jak już mamy te profile ściągnięte, no ja trochę tutaj poprzerabiałem sobie te profile,
pod siebie. I tak już tam nie gram dużo, ale tu już macie możliwość przestawiania sobie tych. Jest możliwość? Tak, jest możliwość. Na tych chyba oryginalnych, co pobieramy te profile na kona, nie można. Ja najczęściej teraz, czekajcie, gram na... Czekajcie, na tym ustawieniu. No, coś takiego gram tam na tym. Spusty, o, spusty szach. Mapowanie. A, testowałem ten marka tutaj. Ma różnego rodzaju funkcje. Teraz pokażę wam na Black Opsie, jak to wszystko funkcjonuje. Czy to był naiw? Czy było to? Ale też nie pamiętam. Jakie to miałem ustawienie? Dobra, nie wiem jaka, ale zaraz, ale wam teraz ustawię. Ja ustawienie miałem takie. Gdzie ten pad jest? Tak. Prawa łopatka, tu mamy tak kółko. Nie, czekajcie. Prawa mamy tak. Tu kwadrat pod spodem. Tu mamy trójkąt zmiana. W tym miejscu mamy prawo kółko. I tu mamy X. O, na takim ustawieniu ja gram. To jest tak. Zewnętrzne łopatki, czekajcie, są zewnętrzne. O, tu są zewnętrzne, czyli tu mamy kółko i zewnętrzna X. Te w środku są kwadrat. Jeszcze można spróbować. Taki profil miałem. Zaraz zobaczymy. To jest chyba pod ten pod. Też jest fajna sprawa. Można sobie ustawić pod. No zaraz, ja ustawiłem pod lewą. No, L3 pod lewą. No, L3 pod lewą. L3. A tu ustawiłem sobie. Tu miałem tak. Tu miałem kółko. W tym miejscu miałem. Zaraz. Może mnie tu gafy nie walą. Prawa pod spodem, to by było dobrze mieć ten kółko. Nie no, kółko nie mogę mieć dwa razy. Kółko miałem w czas kółko i to było. Tu było dobrze, kwadrat, kółko, kwadrat. O, a te dwa miałem. O, to miałem do skakania. A to. No, tak jak teraz miałem. L3 jest fajna sprawa do biegania, że nie musicie tego biegania wciskać, tylko pod spodem sobie łopatko wciskacie. Dobra, teraz przejdziemy na. Tu już chyba wszystko. No i te profile możemy sobie grać na pada. Gotowe, cztery profile są wybrane. Profile wybieramy tym przyciskiem. O, zobaczcie. Tu nam się zmieniają lampki. Mamy cztery profile wgrane. Dobra, idziemy na Black Opsa. Podsudujemy tutaj podczas grania. Teraz postrzelamy sobie na Black Opsie. Powiem, co sądzę o tym padzie. Jeśli chodzi o eksploatację tego pada, nawet jak wam się popsuły te mikrostyki, to koszty nie są duże, bo z tego co zdążyłem się tutaj zorientować, to najdroższy mikrostyk nie przekroczy 50 groszy, czyli mamy pada bardzo taniego tutaj w eksploatacji. Co do takich droższych elementów i ciężki do dostania, to chociaż nie, można było na drukarce zrobić te dźwigienki od triggerów, ale nie sądzę, żeby ta dźwigienka od triggerów się uszkodziła. Tak samo jak jest ten rezystor od tych triggerów, to 5 zł nie powinien tutaj, nie powinno koszt tego rezystora nie powinno przekroczyć. Co do tego, tak jak można powiedzieć, wykończenia tego pada, tego plastiku takiego nalanego na ten, no i to jest wykonanie podobne jak kiedyś stosowało się tutaj w samochodach, te boczki takie były plastikowe i takim, to można powiedzieć, plastikiem czy gumą oblane. No to jak próbowałem, to
delikatnie zeskrobać, to schodzi, to też trzeba uważać, bo gdzieś tam się zadrapie, to momentalnie tego plastiku odchodzi. Tak, poza tym pad jest godny tutaj polecenia. Jedynie co bym zmienił w nim, oprócz takiej jednej rzeczy, którą wspomnę na końcu materiału, te przyciski, to są remapowane, mogły być trochę większe i bardziej wystawać, to by było łatwiej, by się tutaj wciskało. To też nie problem, można zrobić to na drukarce 3D i można sobie zmienić. Teraz końcowy werdykt, tak? Czy polecę tego pada? Powiem Wam tak, z pada jestem bardzo zadowolony, super pad, daje dużo możliwości. Wykonanie też jest na w miarę poziomie. Tylko ja, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam taką, można powiedzieć, dużą rękę i jest mi bardzo niewygodnie. Nie wiem, kurde, jak ktoś ma tego pada, czy niech się też wypowie w komentarzu, bo to może tylko moje takie odczucie jest. Ja tam pograłem 1,5 godziny, o, widzicie, tu mi się w ogóle nie mieści palec, jak już biorę tutaj do celowania, znaczy nie do celowania, te przyciski, te odciskania, no to jest, nie jest, no porażka dla mnie. No pad od, chyba czy PlayStation 4 jest mniejszy, ale te profilowanie ma trochę takie gładsze, to jest to profilowanie na ostro w tą stronę, no jak dla mnie jest niewygodnie. Moja żona wzięła, mówi, że w miarę ten pad jest, ale jeżeli chodzi o moją opinię, no, pad jest super, tylko że to jest kwestia tego tutaj, że na pewno nie będę grał tym padem, no bo ja tam wolę mieć wygodnie sobie, nawet mniejszy pad od PSX-a, zobaczcie, też ma te zagęcia, ale jest ten profil dalszy, dalej jest ten profil i nawet jakby była to łopatka, o, palec mi się normalnie tutaj mieści w tym, a tutaj choćby nawet jak wsadził, no to teraz zobaczcie, no nawet nie ma możliwości tutaj tego wciśnięcia, tak? Dobrze, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.